Jakie są zdrowe zamienniki białego cukru? Biały cukier jest jedna z głównych przyczyn otyłości. Istnieją jednak jego zdrowe odpowiedniki, które warto stosować, jeśli nie jest się w stanie całkowicie wyeliminować słodkich smaków z diety. Sprawdź, czym zastapić bial cukier. Zamienniki białego cukru w właściwości do naturalnych substytutów białego cukru zaliczają się zarówno produkty dobrze nam znane, jak i takie, o których istnieniu mało kto ma pojecie. Oprócz tego, że nadaja potrawom słodki smak, maja też inne zalety zawierają cenne minerały, posiadają niski indeks glikemiczny, a więc po ich spożyciu nie wzrasta poziom cukru we krwi, a także niewiele kalorii. Które z nich warto stosować? Zamienniki białego cukru, lista produktów, nierafinowany cukier trzcinowy albo buraczany, zawiera wapn, zelazo i magnez. Jest mniej słodki niż tradycyjny cukier. Warto kupować tylko taki z upraw ekologicznych, by mieć pewność, że produkt nie zawiera chemikaliów stosowanych w procesie wzrostu roślin. Miód. Dla zdrowia cenne są wszystkie rodzaje miodu naturalnego, pochodzącego z Polski. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na miód z pasiek ekologicznych, to znaczy z takich, gdzie rośliny, z których pszczole zbierają nektar, nie są niczym pryskane. Stewia. Najslodsza roślina na świecie. Do domowego uzetku najwygodniejsza jest stevia w postaci soku lub fluidu. Syrop zagawy. Przypomina miód, ale lepiej się rozpuszcza. Jest bardzo słodki, dlatego do slodzenia potrzeba go znacznie mniej, niż cukru. Cukier palmowy nierafinowany. Uzyskiwany jest z palmy kokosowej, poleca się go zwłaszcza do ciast i deserów. Syrop slodowy. Jego różne rodzaje, z daktyli, orkiszu, brazowego ryzu. Sa dostępne w postaci płynu o konsystencji miodu. Można go wykorzystywać do slodzenia napojów czy przygotowywania deserów. Ksylitol cukier. Uzyskiwany z soku brzozowego. Bardzo popularny w wielu krajach Europy ze względu na możliwość stosowania u diabetyków, pacjentów z insulinoopornością i nietolerancją glukozy. Przemiany ksylitolu w organizmie odbywają się bez udziału insuliny. Smakuje jak cukier, ale jest 40 razy mniej kaloryczny. Można go kupić w formie krystalicznej, dzięki czemu jego stosowanie niewiele się różni od cukru białego. Ksylitol jest popularnie używany jako slodzik czy składnik gum do zucia i innych slodyczy. Ważne jest także to. Zeksylitol ma odczyn zasadowy i nie zakwasza organizmu jak zwykle cukier. Syrop klonowy. Oryginalny wytwarza się w Kanadzie w prowincji Quebec. Jest doskonale do slodzenia napojów i herbaty, ale przede wszystkim używa się go jako polewy do ciast, naleśników i innych slodyczy. Syrop klonowy to oprócz słodkiego smaku bogate z witamin i mineralów, a przede wszystkim wapnia którego zawartość w syropie klonowym jest kilkanaście razy wiek za niż w tradycyjnym miodzie. Jest tak ze bogatym zródlem potasu, cynku i manganu.